Siema, siema, witamy w kolejnym dniu. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy, słuchajcie, już po śniadaniu. Pokażemy wam jeszcze port z rana. Słuchajcie, rano tak słońce przyświeciło mi, że 6:45 to ja już na 3-4, bo po prostu myślałam, że się ugotuję. Było tak gorąco, śpiwór to po prostu zrzucałam z siebie w jednej minucie. Złapałam psa i polecieliśmy byle gdzie, byle do cienia. No i tam jest taki, rano tam jest cień, jak te drzewa widzicie, to tam był cień. No to tam żeśmy sobie poszły z Madi troszeczkę się wychłodzić. No i tam w drugą stronę do końca porcikiem. Nie wiem, pokazywaliśmy chyba wczoraj tamtą ścieżkę, więc tam też było przyjemnie. No masakra po prostu, ja się czułam jak w szklarni. Znaczy, przepraszam bardzo, ty lubisz słońce, jak jest deszcz, to kurde mówi masakra, bo jest deszcz. Jak jest słońce, to mówi masakra, bo jest słońce. Nie w tym sensie, że masakra, bo jest słońce, tylko w tym sensie, że było mi za gorąco po prostu. No dobra. Zobaczcie lilię, tutaj jak pięknie. Dla mnie, czy chcesz tam wpaść? Nie, ja już nurkowałem. Tak. Cię już nurkowałem, bo Asia wczoraj wrzuciła widelec do wody. Nie widelec, nóż. Wcale nie wrzuciłam, tylko wpadł. Dobra, wpadł. Wpadł, a dzisiaj musiałem nurkować. Jeziora są takie czyste, że 3 cm od dna w okularach nic nie widać, co jest na dnie. Także takie. Ale dzielny nurek i nóż odzyskany. Tak, a to był nóż z kotwiczką, który już znacie, także to jest coś, co musiało... Było się warto poświęcać. Tak. Tak jest. Dobra, i kolejne keje. Zobaczcie, ludzie już powstawali, prysznice już pobrane, śniadania jedzą i pewnie za jakieś 10-15 minut, bo już jest przed 10, zaczną odpływać, bo tak koło 10 to wszyscy startują już z portu. Ale generalnie bardzo fajny port. Sanitariaty nie będziemy pokazywać, ale są mega czyste. Dużo stanowisk, zarówno prysznicowych, jak i toalet, umywalek. Tu mamy na wprost, tu gdzie ta cegiełka, to mamy stanowiska do mycia naczyń. Słuchajcie, restauracje fajne. Można zjeść rybę, można wypić piwko. Także też kolejny port, godny polecenia. Bo pytacie, czy polecamy, no to polecamy. Polecamy, chociaż... Wiecie, my jesteśmy tutaj amatorzy, pierwszy raz poznajemy wszystko i sztynort, to się okazuje, że to jest taki port, tak. Jakby to powiedzieć, no taki jak jechać do Zakopanego w zimie, o. No dokładnie, wczoraj przyszedł... Pod względem cenowym też. Wczoraj przyszedł gość do nas z rybą wędzoną, miał piękne ryby, słuchajcie, jesiotra i węgorza i tak dalej. Pytam się, okej. Okay, bo zachwala tą rybę, ja mówię, no to powiedz, mówię, ile za tą rybę. Ładny jesiot taki, ja wiem, nie miał z 50 cm. Gość mówi 180 zł. Pytam się, ile za węgorza. No bo ceny jesiotra nie znałem, no to mógł mi powiedzieć, ile chciał. Ale na przykład za węgorza. No to gość mi mówi 250 zł. Ja mówię, panie, węgorza kupujemy tam, gdzie stacjonujemy, tam, gdzie mamy rezydenturę. Mówię, w Mazurskim Raju, po 140 zł, mówię. Jest piękny węgorz. Nie, panie, to z Chin. To z Chin sprowadzany węgorz. On ma tylko węgorza, ale to trzeba zarobić. 250 i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, także ceny razy dwa, więc uważajcie, bo można się naciąć. Naprawdę węgorza można kupić za 140 zł. Dobrego, tutejszego. Chłopak tam, który prowadzi w Mazurskim Raju sklep, on sam wędzi. Także jest ok. Czyli naciągaczy też nie brakuje. Zobaczcie, tu wieczorkiem restauracja, ludzie siedzą, można zamówić jakieś krewetki, nie krewetki. Tu mamy od razu bankomat i mamy sklep. Dobra, idziemy teraz do sklepu. Kupimy jakieś owoce, bo nam owoców brakuje, czy nam brakuje pomidorów, tak? No, tu jest taki dość ciekawy budynek, też ładny. A wczoraj tam byłam troszeczkę wyżej. O, widzicie, tam nawet jest, zobaczcie, tak, znak. Pałac 100 metrów. Mhm. Pałac. No niestety nie miałam ze sobą ani kamerki, a telefon mi się wyładował, więc nic nie udało mi się nagrać. Wzięłam Madi na taki dłuższy spacer właśnie. No, pałac piękny, duży, no ale jest w remoncie. Tam nawet jakiś fundusz jest, który zbiera
kasę na to, żeby to miejsce odremontować. No i co? I później jak przeszłam się tam jeszcze kawałeczek dalej, zobaczyć co tam jest dalej, to tak jakby taka maleńka wioseczka, słuchajcie, odwróćmy się tu. Mała wioska, tam jest, nie wiem, no z 20 domów to maks po prawej, po lewej stronie równo. I tam też znajduje się ta smażalnia ryb, córka rybaka. Córka rybaka. Córka rybaka. Widziałam, że ludzie siedzieli, więc pewnie dobra rybka też jest domyśl, wczoraj nie skorzystali akurat. No, a tu są jeszcze boiska do piłki plażowej. Tak, parking z tyłu. O, to wam pokażę jeszcze jakby plan sztynortu. Dla kogoś, kto chce zobaczyć. Te pierwsze cztery niebieskie to są keje gościnne. Kolejne dwie, czyli piątka i szóstka, to są czarterówki. Czerwona keje rezydenckie. I strefa ciszy tam na koniec, te trzy keje, tak? Czyli to jest 12, 13 i 14. Także bez jakichś tam imprez i tak dalej. Także to mamy plan sztynortu cały. My już posprzątane. W środku dobijamy wody. Przepływamy na drugą stronę do Orlenu, dotankowujemy do pełna i płyniemy w stronę Węgorzewa dzisiaj. No i słuchajcie, kiszenie ogórków błyskawicznie na łodzi. Czosnek, koper jest. Gumkę za chwilę ściągniemy, tylko wszystko umyte, woda zagotowana. Sól. Ale Bogu, że wymieniłeś, że ogórki też są. Ogórki też są. Są. Tak zeszły mało solne, że dzisiaj żeśmy kupili, słuchajcie, i od razu kisimy. Przygotowujemy się do wypłynięcia. Sprawdzamy zawsze w łodzi na początku wszystko, czy nam działa. Uruchamiamy echosondę. Jak widzicie, taki przedział, w zależności jak się łódka ustawi od 0,6 do 0,08. Jest tam przyciągnięta i ściąga. Dobra, spokojnie. Już będziemy odpływać, tylko silnik se podgrzeje trochę. Tu jest wietrzenie, komory silnika włączone, kilka minut. Albo podnosimy tylną platformę, albo słuchajcie, wietrzymy 2-3 minuty, żeby wszystkie gdzieś tam spaliny, które gdzieś tam się słuchajcie, mogły wydobyć, żeby uciekły. Najlepiej zawsze jeszcze sobie pompy zęzowe włączyć, tak żeby wam jak jakaś woda gdzieś tam jest, wypompowało. Nie z tej strony, to się od tego ściągnę. Dobra. No i słuchajcie, będziemy sobie wypływać z portu. Pokażę wam tu troszkę, jak odpływa, bo ja sobie zaraz pójdę jeszcze. Manewrują. Uważaj na tył. Zatankujemy się do pełna, żeby już sobie później tym głowy nie zawracać. Tym bardziej, że mamy CPN. Jak wy lubicie pewnie, jak ja mówię CPN, ale mamy stację paliw Orlen pod nosem, więc od razu skorzystamy i płyniemy dalej. Ciekawe, jakie przygody nas dzisiaj czekają. No zobaczymy. O, zobaczcie, a tam wam pokażę już też houseboat wypływa. Mam nadzieję, że mnie na tankowanie się ustawią, a nie wpłyną od razu na wodę. No to super. A dziadek miał mi tu pomóc cumować, ale nie wiem, gdzie on poszedł. Gdzieś mi się zgubił. A dziadek to wsiadł na łódkę? Dziadek to wsiadł na łódkę? Nie. A to gdzie on jest? Zginął nam. Dotankowujemy do pełna tylko, tak żeby mieć pełny bak. Słuchajcie, płyniemy na Węgorzewo i potem się będziemy pomału cofać. No, dasz mi jeszcze smycz? Smyczkę chcesz? No.
Tylko wiesz co, że mi nie wywaliło paliwa, nie wiem ile tam wejdzie mi. Dobra, Tomasz ją. Tu masz smyczkę. Jak coś, to cię zwinę gdzieś tam z pomostu, tam stanę. Chwilę, dobra? Dobra, no to my się tankujemy i ten. 22 litry na razie, spokojnie. Tak. No dobra, słuchajcie, odsumowujemy. Z przodu Asia, z tyłu tata. I za chwilę odpływamy. Fajnie, jak wskazówka jest zawsze z tej strony. Dziadek mnie chciał zostawić. 1-2 w porcie. Gdzie by cię zostawił? Gdzie by taką drugą znalazł? Dobra, i odbijacze, za chwilę będziemy ten. A ja też tu z boku wyciągnąć mam? Nie, na razie nie, poczekaj chwilę. Tu chłopaki przed chwilką robili manewrówkę. Pokazywałaś, Jasiula? Nie pokazywałaś. Ale tu Asia robi manewrówkę, za to z cumami. Tak długo tą cumę, że nie mogę jej dać. No bo ona musi być długa tam. Brakuje tak naprawdę w tej łodzi jednej knagi, tak w tym miejscu, jak te kosze są. Bo jest, tu jest, zauważcie, knaga i jest dopiero na dziobie, na przodzie tam, w tym miejscu. Brakuje tu gdzieś, żeby była jeszcze. Bo niektóre pomosty są krótkie i kurde, nie ma jej jak zacumować. Jak widzicie, pogoda nam towarzyszy przez cały czas. Jutro ma być troszeczkę gorzej. Ale generalnie mamy pełnię lata. Prawdziwa pogoda rejsowa na Mazurach. No rejsowa to nie jest prawdziwa, bo nie ma wiatru. A no, ale to dla żaglówek. Ale. Tak, ale dla ciebie jest lepiej, bo ci nie przeszkadza. Tak jest. Nie, no, ale taki mały wiaterek. No ale jak ruszy, to będzie. Jezioro Sztynorskie, jeszcze raz od strony. Wam pokażę od strony wody. Cały port. Są dobre wiatry, bo wypłynęliśmy tu na jezioro już. Darwin. I powiem wam, że wiatry są dobre. Zobaczcie, ile już żaglówek. Minęliśmy most Sztynorski. W tym momencie jesteśmy już na tym przesmyku na Mamry. Przepłynęliśmy całe Mamry i teraz mamy Węgorzewo wita, plaża Mamry i wpływamy w kanały w tym momencie. Dobra, wpływamy do rzeki Węgorapa. I tu mają plażę. Tak, jest plaża. Dobra, moi drodzy, jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? W Węgorzewie. W Węgorzewie, port ZHP. Albo Keja, moment, bo tu już jest. Pisało ZHP, a tu jest Keja chyba. Więc Keja, port Keja. Z tej strony, a tu nie wiem. Chyba ZHP. Ciężko mi powiedzieć. Wiele żaglówek. Stanęliśmy dość mocno zagloniały. Ja akurat nie mam rozmowę biznesową w tym momencie, więc
mamy godzinę przerwy. No jak tam, załatwiliście coś? Potrzebuję gotóweczki, bo kartą nie zapłacę. A ile trzeba? 15 zeta. 15 zeta, no to już ci daję gotóweczkę. Do 9 metrów. To my są za 15 zeta do 9 metrów. Ile możemy stać? 3 godzinki za 15 minut do 9 metrów. Dobra żaba, postaliśmy 2 godzinki. Sypiemy dalej. Dobra, odsumowuj. A muszę ci jeszcze pomóc. Dobra. Zrobiliśmy małą przerwę na środku jeziora na kawkę. Już wam pokażę, gdzie jesteśmy. Wypłynęliśmy z Węgorzewa i jesteśmy gdzieś na środku jeziora Mamry. I mamy przerwę. Tu mama kaweczkę już zalała. Z takiego właśnie małego czajnika. To jest czajnik na 12 V. Woda się grzała 35 minut. Dwie kawki, mam nadzieję, że będą ciepłe. No, jeszcze dla ciebie było. Żonka? Ona nie chce. Jak ci? No było mi bardzo dobrze, jak ta łódź płynęła. Wiecie, że ja cały czas powtarzam jedno. Łódź jest najlepsza, jak jest w ruchu. No jest w ruchu, bo fale ją kołysają w tym momencie. Ale akurat jest słoneczko, tak. O, to ładnie ten. Ładnie żaglówka się składa. O, ja cię! Ale ja nie chlapię! Słuchajcie dziewczyno, muszę piweczko dać tam na przód, bo im dogrzało. Widzieliście piękną traskę, bo tam nagrywaliśmy, jak przepływamy przez kanały różnego rodzaju. Teraz płynęliśmy jeziorem Dargin, teraz będziemy pływać zaraz na Pisagno. Dobra, muszę im jakąś kaweczkę ogarnąć. Znaczy nie kaweczkę, tylko piwka im ogarnąć. Jakieś to truskawkowe mamy. Nie wiem, czy lubicie, czy nie lubicie. Zrobił nam się ruch na jeziorze. Mamy końcówkę jeziora Kisaino. Zobaczcie, płyniemy od Węgorzewa dzisiaj. Już żeśmy stali w porcie. Kanałem węgorzewskim i Węgorapą przepłynęliśmy jezioro Mamry, Kirsaity, jezioro Dargin. Kończymy jezioro Kisaino w tym momencie. Tu będziemy przepływać kanałem w tym miejscu przez piękną górę i kanałem Niegocińskim do jeziora Niegocin. I dzisiaj chcemy stacjonować w Bogaczewie, w Rybaczówce. Czyli tu chcemy, czy musimy jeszcze cały Niegocin przepłynąć do Bogaczówki. Dobra. Yeah, pretend like you go.
gonna leave. Just one shot of Hennessy. Next thing you're all over me, all over me. Dobra, jesteśmy teraz w rybaczówce. Wpadliśmy na pyszną rybę z pieca. Właśnie żeśmy zacumowali tutaj. I idziemy teraz coś zamówić do jedzenia właśnie. Dobra, to ja już jadę. Dalej nie dostałem. Okej, dobra, tu macie cennik rybaczówki. Ryba podobno jest pyszna. Jak przyniosą, to pokażemy. Asia tu degustowała niedźwiedziówkę. Jak ta niedźwiedziówka? Bardzo dobra, dałam ci do spróbowania. Dobra. Dla mnie to straszny lukier. Takie dla kobiety. Ale dobre, smakowo dobre. Nigdy nie jadłam chłodnika, całkiem dobry. No nie? Chłodnik. Mhm. Tato, chcesz spróbować? No tak, spróbujemy, żeby my wiedzieli, co to jest. Ale jeszcze mocne. Ale dobre, nie? No, dobra. Taka całkiem dobra. Jak... Dobra. Jak? Jak, no, piwo, jak, piwo, jak piwówka, nie? Powiem wam szczerze, chodź tu, że jest chodź to tu, mocne nie wolno. I ma słodkie bardzo. Chodź bardzo tu. Słodkie, no. Dobra, słuchajcie, bo przyszło wszystko już. Mhm. Asia ma okonia z pieca. Tata ma okonia z pieca. Tak. Ziemniaki pieczone. Tak. Mama nie lubi ryb, to je surówki z ziemniaczkami pieczonymi. A tu leży sandacz. Sandaczek leży. Lubi, ale ja nie będę ościgł. I ziemniaczkami z cytryną. Ale tyś jest wybredna, ci powiem. Dobra, będziemy kosztować i zobaczymy, jak smakuje, ale to jest najlepsza miejscówka podobno, także... No, z mojej ryby zostało tyle, faktycznie polecam, ryba jest perfekt. Perfekt. Bardzo dobra ryby.